czarne marsze. Wiadomo mi, ja troszeczkę tam oglądałem, to muszę powiedzieć, we mnie taki powstał spontaniczny jakby odruch, że to widocznie są jakieś procesje, jakby to powiedzieć, tego no katolickie żalu, chyba te procesje, tego bólu, tego żało, tej żałoby z powodu tych pomordowanych dzieci. Ci ludzie idąc tam ubrani, krzycząc nie wiadomo co w tej czerni, oni nieświadomie jakby, prawda, byli tym głosem tego bólu, tego krzyku mordowanych, niewinnych ludzi w aborcjach czy jakiś tam inny sposób. O, więc jest zły duch, on działa. I o szatanie dzisiaj, o szatanie. No to 28. Wyrzucać mocą Ducha Świętego i tej inicjatywy Ducha Świętego. Cyganie mówią o szatanie, proszę Państwa. Bo wiecie Państwo, właściwie to zły duch mówi, że w sferze duchowej, emocjonalnej, ale to prawda, no ale też zły duch działa w sferze religijnej, a to ma wpływ na sferę emocjonalną. Także przygadał kocioł garnkowi, skąd faryzeusze, szkoły faryzejskie, rabinistyczne, proszę Państwa. Skąd z igły na widły? Skąd to? Skąd? No. Ale w każdym razie trzeba się z tym liczyć. Z mocą Ducha Świętego. Tych różnych inicjatyw z Ducha Świętego. Działajmy, żeby ta przestrzeń życia społecznego, publicznego była uwalniana od działania podstępnego i bardzo przebiegłego, prawda, działania ducha złego, szatana. Szatana. Och, szatana, w radiu latający, w radiu ty, w radiu latający. Chciałem przypomnieć, jeżeli już chodzi o katechezę do Ducha Świętego, wspaniałą dał przykład ojciec święty Jan Paweł II dla młodzieży akademickiej. Kościele Świętej Anny w Warszawie. Pokaz szatana. Własny ojciec nauczył piękny przykład. Czy mamy się go bać? Módl się codziennie do Ducha Świętego. Zresztą widzimy, że ten Duch Święty ogarniał Ojca Świętego. Był wspaniałym misjonarzem. Także widzicie Państwo, szatan działa w sferze ducha, w sferze duchowej, bo tak nagle no, włączyłam wypowiedzi tego gościa pewnie tutaj w Radiu Maryja, no to dużo, dużo na temat szatana, no, ale szatan przez religię też działa, także proszę Państwa, przedstawiciele różnych religii powinni bardzo uważać, ja myślę, że wcale nie uważają, bo to są faryzeusze, nie od dzisiaj, to nie było, jeżeli chodzi o tych faryzeuszy, proszę Państwa, nie było przerwy, w sensie takim, jak mówią o Świadkach Jehowy. A skąd żeście się wzięli? Przecież was nie było tych świętych. Skąd żeście się wzięli? No dlatego, że u nich jest od Chrystusa sukcesję szatana, a tutaj po prostu to były te właśnie mroki średniowiecza. No jaki dorobek mają? No jaki mają dorobek? Do ducha się nikt nie będzie modlił. Duch Święty jest czynną mocą Bożą. Modlimy się do Boga. Do jakiego ducha? Bo ludzie, wiecie Państwo, co by nie wzięli, to każdy chciał być świętszy od papieża, świętszy od Boga. Co by nie wzięli? Nawet przedmiot, bo to nie tylko ludzie. Na przykład mówią, bramo z kości słoniowej, módl się za nami. Także nie tylko człowiek jest świętszy od papieża, od Chrystusa, od Marii, od Boga i
Och, tak, i ach, tylko teraz, nawet i brama z kości słoniowej może być też święta od papieża, od Chrystusa, od Boga. I bramo z kości słoniowej, módl się za nami. No, wieża Dawidowa, módl się za nami. Proszę Państwa, dajcie spokój. Dajcie spokój, gdy nadaje nasze radio. To KFM Euro Concita Barbie Baby Landstrom X. No i w tej sferze religijnej, proszę Państwa, tu się człowiek modli, tu się człowiek modli, tu się człowiek modli, a tu zamordyzm nagle. Skąd się to wzięło? Skąd się to bierze? No właśnie. Albo że tu człowiek taki doradza Lepperowi, doradza. I nagle, proszę Państwa, ja nie wiem, na widocznie wpadł w pedofilię. No. Tak, od Leppera do pedofilii, Państwo zobaczą. Od Leppera do pedofilii. Własnych mediów katolickich będą kościoły puste. To był wielki dzieło, chciał zdobyć cały świat niepokalany, a przez niepokalany dla Chrystusa. Tak. I jestem bardzo wzruszony tą katechezą ojca, księdza arcybiskupa. Wspaniała. Dzisiaj w tych czasach wielkiego zamętu, myślę, on jest wpisany nawet, ten prześwięty, po modlitwie Ojcze nas, zachowaj nas od zamętu. Ten zamęt wciąż trwa. Często właśnie ludzie zagubieni odwołują się do okultyzmu, różnych magii, wybierają, często podejmują decyzje pod różnymi wrażeniami, różnych mediów, które głoszą właśnie okultyzm, różne zagrożenia duchowe. I wtedy często wpadają różne zagubienia, zamiast się modlić o Ducha Świętego. Myślę, że to dzieło Rady Maryja, te katechezy, które możemy słyszeć, i są wspaniałym, codzienną naszą lekcją. A wszystkim to dzisiejsza ta katedra o Duchu Świętym właśnie jest wspaniała katedra, która kształtuje nasze umysły. Gdyby to ten Duch Święty miał wpływ, to byście przestali palić papierosy, przestalibyście kaszleć, bylibyście zdrowsi, żeby ten Duch Święty, nie trzeba nic za co płacić. Panie Zbigniewie, Pan Zbigniew, że tak powiem, wprowadził w tę naszą rozmowę charyzmat. Wspomniał, wyszedł właściwie od tego charyzmatyka. Jan Paweł II, święty dzisiaj, Jan Paweł II. Rzeczywiście on był ogarniony Duchem Świętym. Wszystko święte. Duchem Świętym. Tylko Jahwe nie ma, tylko Boga nie ma, tylko Bóg nie święty. Wszystko Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę, oto dziś błagam Cię. Poprzez działanie wielkiego Jana Pawła II, no i inni charyzmatyczni, tu wymienił Pana Świętego Maksymiliana, Marię Kolbego i tylu innych. No i właśnie ojciec Tadeusz Rydzyk. Ja mu nieraz mówię, ojciec to jest charyzmatykiem, bo ma charyzmat. Charyzmat to jest specjalna łaska, większa czy mniejsza, ale specjalna łaska, bo ona dla Duchu Święty, ja pragnę, ale nie tylko dla niego. Oto dziś błagam Cię. Przyjdź w wielkiej mocy i sile, radnością napełni mnie. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę, oto dziś błagam Cię. To jest tak. Także dziękuję Panu, że Pan tą sprawę tych charyzmatów też wprowadził tutaj do tej katechezy o Duchu Świętym. No i ojcze Tadeuszu, dzisiaj imieniny. Tam masz tych życzeń bardzo dużo, ale przyjmij też i od biskupa Stanisława z Kalisza. Ojcze, no, niech Ci Bóg błogosławi. Niech Cię prowadzi Duch Święty, tak teraz. Nie tylko żebyś miał Ty radość, kapłańską radość,
radość swojego powołania zakonnego, które bardzo pańską radość. Ale żebyś miał dla ciebie radość właśnie z tej posługi, którą świadczysz Kościołowi, którą świadczysz naszemu narodowi, Polsce i tutaj w kraju, i za granicą. Myślę, że ten powiedział no, w jakimś wymiarze też i wielu, wielu ludziom niewierzącym. Bo to jest tak, z charyzmatem jest, to prawdziwym charyzmatem jest tak, że nikt charyzmaty wobec niego obojętny. Albo się nie zachwyca, dziś błagam cię, żeby przyjdzie wielkie mocy i sile. Nie jest obojętny. I właśnie dzięki temu też wielu ludzi, którzy nie są ani tobie życzliwi, ani tam nie cieszą się z tych osiągnięć, które ci Pan Bóg daje i nam wszystkim przez swoją posługę. Oni by chcieli, no, żebyś ciebie nie było, żeby ciebie jakoś niszczyć. Ale tam w nich coś też się dokonuje dzięki tobie. Bo żeby ojcze ci dokuczyć, żeby coś tam zniszczyć, to oni muszą jakoś ciebie studiować. A to wtedy gdzieś tam coś pozostanie, pamiętając, że działa zawsze Duch Święty. Coś tam z nich pozostanie. I prędzej czy później Święty Duch, Święty Duch, no to właśnie Duch Święty, Och Święty, Święty Duch. Także dziękujemy, proszę Państwa, no Pan też, ojciec Tadeusz Rydzyk też, proszę Państwa, w jakiejś mierze przyczynia się do rozkwitu naszego radia. Tu GFM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langström Extra, powiedziała sekretarka, która też współpracuje z naszym radiem. To GFM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langström Extra, która też. Zapraszamy Państwa do słuchania naszego radia. To KFM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langström. Rozbudowywali. Wyście ukazywali to działanie Ducha Świętego w życiu, w swoim życiu, w tym doświadczeniu. I to jest ważne, i to jest wartościowe, i to jest piękne. Niech będzie Duch Święty uwielbiony. No, dziękujemy wszystkim ojcom redemptorystom. Redemptorystom dziękują. Oto dziś błagam cię, przyjdzie wielkiej mocy i sile. Niech to wszystko służy Bogu, ludziom, Kościołowi, naszej Ojczyźnie, światu. Szczęść Boże, błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dziękuję Ojcze Witoldzie. Ekscelencje, dziękujemy za to pasterskie błogosławieństwo, które zakończyło te nasze katechezy. Dziękujemy za te ciepłe słowa skierowane do Radia Maryja, do Ojca Dyrektora, który na pewno je usłyszał. Dotarło do niego to pozdrowienie i te życzenia. I wypada jeszcze tutaj powiedzieć jeszcze jedno słowo. Dziękujemy księdzu biskupowi, ekscelencji, za te katechezy. Trzy tryptyki, ważny temat, niełatwy temat. Katechezy. I za te kompetencje, znajomość tematu i za doświadczenie swoje pasterskie, znajomość za spojrzenie na właśnie pasterskie. Księdzu biskupie, wielki Bóg zapłać, bo wszyscy z tego skorzystaliśmy i będziemy nadal korzystać, wracając jeszcze nieraz do tych treści. Wielkie Bóg zapłać, księże biskupie, za tę posługę, której doświadczaliśmy w tych tygodniach. No, dziękuję ojcze, dziękuję za te dobre słowa. Bóg zapłać. Niech Pan Bóg błogosławi. Dobrego dnia. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jest godzina 8:33. Za chwilę rozpoczniemy spotkanie w rodzinie Radia Maryja.
Także proszę Państwa, nasze radio Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra jest uniwersalne pozytywnie, bo przypomniało mi się, że w roku 325, jak Sobór w Nicei był, no tutaj ci, prawda, się nie zastanawiają nad tym, ale to jest ważne, bo to ma wpływ na to, w co my wierzymy teraz. No, jak to ja się rodzę gdzieś tam w jakiejś rodzinie i ja muszę wierzyć w to, co potem okazuje się jest nieprawdą? No, o to chodzi. Radio Koncita, proszę być z nami. No. Tak. Pozdrawiamy dzisiaj. Pozdrawiamy. Tutaj działa przy naszej parafii Świętego Mateusza, prowadzi ksiądz Dariusz. Bardzo dobrze, że ta linia troszeczkę. Pozdrawiam również pokręci, bo rodziny. Te galerie prowadzili źli ludzie, już dobrze, że ich nie ma. Pogardzali kobietą, pogardzali mężczyzną, sobą pogardzali. Pewnie nas teraz gdzieś tam słucha, tak? No, być może, mam nadzieję. Nie, ja pozdrawiam wszystkich znajomych i krewnych, pozdrawiam również swoją rodzinę i wszystkich zachęcam do odwiedzania sanktuariów maryjnych i życzę, żeby w niedługim czasie znaleźli się tak jak my w Radiu Maria w Toruniu i mogli doświadczać staruka. Niezależnie od pogody. Właśnie leje deszcz. Tak, bo te rekolekcje, to rekolekcje w drodze, to również rehabilitacja duchowa i cielesna. Gdybym ja miała być przesądną katoliczką, to całą radę pedagogiczną, wiadomo, kto przyniósł specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Kłótliwy Rysio, no i ten winio właśnie jest oni. I pamiętamy o pozostałych osobach. Tak. Mają mózgi takie spalone, proszę Państwa. Dzisiaj o sercu gadał Rysio. Ale o nich pamiętamy. Ja mówię, serce mam normalne i nie chciałam tu tak wyskakiwać, że jestem szczodrobliwa, że to, że tamto. Ciepła, że jestem dobra, że nadgorliwie dobra. Mokro, ale niech Was Matka Boża prowadzi i niech będą piękne owoce tej Waszej wyprawy pielgrzymkowej i wizyty tutaj u nas też w studiu. Bóg zapłać i myślimy, że jeszcze do zobaczenia. Ale oni to mają te wódki wyżarte przez wódkę. O czym my mówimy? La. Dum da 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 Jabłka przyjmę, Putin nie chce jabłek przyjmować. Kochana rodzina Radia Maria, pragniemy, aby sanktuarium... Kochana rodzina Radia Maria, rodaka, następcę Piotra, jest powiedziane, abyście się nie nazywali rabbi, abyście się nie nazywali Ojcem Świętym, bo jeden jest wasz Ojciec, ten w niebie, a wy wszyscy jesteście braćmi. Czy to nie jest jasne? To jest aż tak jasne, że oczywiste. Dlatego też, proszę Państwa, nie było Żyda, który by był ateistą kiedyś. Nie było Żyda, który by nie wierzył. No, potem się zmieniło, bo diabeł, tu dzisiaj o diable mówimy, potem ten diabeł tak naszalał, że szokę, no,
Także bądźmy ze sobą w kontakcie, nasze dobra niech będą ze sobą w kontakcie, bo jeżeli już mówimy tu o rzeczach nieożywionych, jako bałwochwalstwo, do których się ludzie niektórzy modlą, nawet nie to, że niektórzy, tylko bardzo wielu, no to niech te nasze dobra, chociaż to są rzeczy nieożywione, będą w sensie pozytywnym, a nie negatywnym, bałwochwalczym. Po co oni drugie przykazanie wyrzucili, proszę Ciebie, żeby wprowadzić bałwochwalstwo, żeby mieć prostą drogę? To tak samo wiesz, jak poseł na Sejm ma immunitet. No poseł na Sejm ma immunitet. No to wtedy co? Jak taki poseł na Sejm ma immunitet, to on myśli, że już jemu wszystko wolno. I dlatego oni zabierają ten immunitet, proszę Państwa, takiemu posłowi na Sejm. Zabierają immunitet i nie ma. I do więzienia idzie wtedy, bo jak jest winny, okaże się, a tu te sępy, proszę Państwa, przecież to okażą sępy. Przecież to wykażą. No i koniec, po facecie. Po facecie. Tyczniejsza modlitwa. Modlitwa. Za naszych zmarłych. Pamiętaj, oni czekają. Co pamiętaj. Stało się. Co tam drodzy stało Państwo, się? Chcę jeszcze podziękować naszym ofiarodawcom. Co mieliśmy tam stało się? I tak się złożyło, że przed ich przybyciem miałem też tych ministra ofiarodawców właśnie z tej samej parafii z Półtuska. Koło przyjaciół Radia Maryja przy parafii świętego Mateusza w Półtusku. Bardzo dziękuję właśnie na ręce tych osób, wszystkim, którzy macie nasze radio swoją ofiarą, tą duchową i tą materialną. To podziękowanie kieruję na ręce właśnie naszych słuchaczy z Półtuska, są wśród nich Mareczek pani Halina Nieduszewska, Anna Kordowska, Danuta Dąbrowska, Helena Wójtczak, Hanna Bednarska, Teresa Bzdyl, Józef Sobiecki, Urszula Krystofik, Anna Farska, Krystyna Bergoł, Regina Chmielińska, Jadwiga Płochocka, Ludwika Płochocka, Maria Czarnecka, Aldona Łaszczyk, Zygmunt Dąbrowski, Regina Grabowska, Jan Dąbrowski, Wanda Dynak, Anna Jadacka, Ryszard Dąbrowski, Janina Dajcz i Stanisława Grzelakowska. Także proszę Państwa, troszeczkę muzyki, troszeczkę tańca, troszeczkę śpiewu, nawet przecież i Maryja Radio, skoro i Król Dawid tańczył. No to co, że Król Dawid tańczył, to co, to nie mógł tańczyć. A Saul cisnął włócznią. O Jezus. Przeszkodziło. Tutaj też czasem przeszkadza, wiesz? Przychodzą SMS-y, a nie ma miejsca. Rząd Prawa i Sprawiedliwości. Do roboty. Nigdy dotychczas nie zaczął realizować programu narodowego, bo żaden z rządów nie zaczął robić tego, co powinno się zrobić. Właśnie. I może dlatego właśnie te wyniki są tak niezwykle blisko 50% poparcia, które stare rośnie. Blisko 50% społeczeństwa, które mówi tak, to jest właśnie nasz rząd. To jest rząd, który realizuje nasz program. Raz jeszcze serdecznie za to dziękuję. Dlatego, że powtarzam jeszcze raz, praca polityka przeważnie jest gorzka. Praca polityka przeważnie łączy się z nieustannymi atakami i koniecznością sprostania tym atakom wtedy, zwłaszcza jeżeli człowiek wie, że naprawdę uczciwie wykonuje swoją pracę i że czyni to dla dobra narodu i dla dobra ojczyzny, ale bardzo rzadko spotyka się to z pozytywnym, tak jasno, publicznie wyrażaną aprobatą. Dzisiaj tak jest i to jest olbrzymie.
olbrzymia satysfakcja. Dziękuję najmocniej. Ale chcę też powiedzieć o drugiej stronie tego zagadnienia. Niedawno spotkałem się z wypowiedzią pana admirała Toczka. Może niewielu z państwa wie, kto to jest. To jest osoba, która była wiceszefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego swego czasu. Pana admirała Toczka dla jednego z mediów rosyjskich. To jest wypowiedź, która można by rzec, jest szokująca. Otóż pan admirał Toczek polemizuje z tymi wszystkimi, którzy widzą w ćwiczeniach Zapad zagrożenie. Pan admirał Toczek twierdzi, że niepotrzebna jest krytyka tych ćwiczeń Zapad, tak jak niepotrzebna jest krytyka polityki Federacji Rosyjskiej. Należy sobie przyjąć do wiadomości, że Federacja Rosyjska na własnym terytorium może robić to, co uważa za słuszne, a w ogóle z tymi ćwiczeniami wojskowymi to nie powinniśmy specjalnie przesadzać. Jak powiedziałem, to bardzo rzadko wypowiadana publicznie opinia, ale czy rzeczywiście tak rzadko podzieli, tak niewiele osób ją podziela? Przypomnijmy sobie, a ten materiał znany jako Biała Księga, opublikowany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego pod redakcją pana generała, ministra Kozieja w końcu 2013 roku, zaraz przed agresją rosyjską na Ukrainę. I w tymże materiale, który miał stanowić fundament myślenia o bezpieczeństwie Polski, który wyznaczał kierunki zarówno modernizacji armii, jak i sposobu myślenia o bezpieczeństwie Polski na blisko 20 lat, powiedziano bardzo jasno, nie będzie wojny w Europie. Nie będzie zagrożenia, zwłaszcza ze strony rosyjskiej. Nie musimy się tego obawiać. Musimy tam widzieć partnera, a może nawet, to już dodawał pan minister Sikorski, Rosja powinna być członkiem NATO. Proszę zobaczyć, do jakich absurdów doszli ci ludzie, którzy nie chcieli widzieć, jak naprawdę wygląda rzeczywistość. Okłamywali naród, okłamywali państwo i tak naprawdę okłamywali cały świat zachodni, bo przecież Polacy to jest ten naród, który będąc najbliżej i najdłużej w orbicie agresji rosyjskiej jest słusznie traktowany jako wiarygodny świadek i wzór tego, z czym naprawdę Zachód ma do czynienia. Tamta ekipa okłamywała wszystkich dookoła. Może za SMS-y odeszła dziękujemy słabi, ale może dlatego dzisiaj ci ludzie próbują narzucić nam dokładnie odwrotną narrację. Teraz oni są forpocztą deklaracji mówiących o tym, jak pan prezydent Władimir Władimirowicz Putin jest groźny. Wiemy to, panowie, bez was. Wiemy to dokładnie, dlatego że to my wskazywaliśmy od początku, że należy dążyć do tego, żeby stać się wiarygodnym sojusznikiem Zachodu, że należy dążyć do tego, żeby na terenie Polski były bazy, były wojska amerykańskie i wojska natowskie. A więc nie pouczajcie nas o tym, co jest dla nas absolutnie oczywiste. A jest coś takiego, prawda, że ty do człowieka mówisz, a on mówi ci vice versa. To samo, to samo. Agresją jest naszym programem od samego początku i będziemy go realizowali bez względu na to, czy będziecie mówili, że Rosja to jest wasz największy przyjaciel, czy fałszywie będziecie pokrzykiwali, że jest dokładnie przeciwnie. A wy prędzej czy później powinniście wrócić na drogę, która jest właściwa dla każdego Polaka. Inaczej zostaniecie zapomnieni i wrzuceni do niepamięci narodowej, gdzie być może jest właściwe miejsce dla tych wszystkich, którzy nie liczą się z wolą, dążeniem i programem narodowym. Dziękuję bardzo. Z panem Bogiem. Dulka Falieton, Głos Polski, mówił do nas minister obrony narodowej, pan Antoni Macierewicz. Drodzy przyjaciele, apostolska rodzina Radia Maryja. Sanktuarium rodziny Radia Maryja w Toruniu.
naszej ojczyzny, Polski, z jej historii, jest niejako szczytem naszej historii. Dlatego też to sanktuarium jest niejako księgą historii Polski, a historia jest nauczycielką życia. Dlatego też w tym sanktuarium możemy znaleźć wiele obrazów świętych i bohaterów naszej ojczyzny. Zresztą wszystko w tym sanktuarium pokazuje też naszą kulturę, która wyraża naszą duchowość wyrosłą z Ewangelii. Obecnie czytamy w Radiu Maryja w ramach lektury Poczet Polaków. Jest to poczet od Mieszka I, szczytem naszej historii Jan Paweł II. Książka jest wydana przez Fundację Nasza Przyszłość. Warto ją czytać, dać dzieciom i młodzieży. Wydany jest też piękny album o naszym sanktuarium, Wotum Wdzięczności za świętego Jana Pawła II. Jest też piękny album 25 lat Radia Maryja pod tytułem Tylko miłość jest twórcza. Apostołujmy wśród dzieci, młodzieży, dorosłych przez dobrą książkę. Siejmy słowo prawdy, spieszmy się. Słowo wiary, słowo budujące człowieka. Jest wiele książek, płyt, filmów, a my rozpowszechniajmy je. Jeszcze raz mówię, śpieszmy się, umacniajmy młodych ludzi, dzieci. Pokazujmy im najlepsze wzorce, właśnie chociażby ten poczet Polaków. Ale jest jeszcze wiele, wiele więcej bohaterów wielkich i świętych w naszej ojczyźnie. Człowiek potrzebuje wzorców, a to są fantastyczni ludzie, bohaterzy i święci. Jak oni wzrastali, jak wielkim stał się ten biedny przecież kiedyś materialnie Karol Wojtyła. To są wzorce dla nas. Róbmy z tych lektur dobre prezenty i to będzie ewangelizacja. Więcej na ten temat, na temat tych książek pod adresem www.splendor24.pl oraz pod numerem telefonu do Fundacji Nasza Przyszłość 94 373 1160 373 1161 albo 373 1162. Kochani, spieszmy się. Polska jest jeszcze wyspą wiary w Europie. Trzeba umacniać wiarę. Spieszmy się, bo ten walec niewiary, ateizmu idzie bardzo mocno i bardzo sprytnie, w sposób niejednokrotnie niedostrzegalny. Jeszcze raz, zadbajcie o dzieci i młodzież. Bóg zapłać za zrozumienie, za współpracę. Niech Pan Jezus błogosławi Was, umacnia. Radio Conchita. Jest godzina 21, zatem łączymy się z Jasną Górą, z kaplicą Matki Bożej Częstochowskiej, by uczestniczyć więcej w nabożeństwie Apelu Jasnogórskiego. Dziś w modlitwie niedzielach, przewodniczyć żeby będzie ksiądz Mirosław Strągowski z diecezji bydgoskiej. Dla młodych ludzi dramat, bo młodzi ludzie, wiesz, no gdzie pójdą w niedzielę młodzi ludzie? Wszystkie stare dziady idą do kościoła, proszę Państwa, a młodzi ludzie, oni nawet starzy niektórzy nie chcą chodzić do kościoła, ale widocznie jest taka nagonka, żeby ich na siłę, na chama zmusić na mszę, a to już jest niehumanitarne. Chyba oczywiste, że Mahama się nie robi. Chyba oczywiste, no ale Mahama jest, było i będzie, proszę Państwa. A jak do Konstantynopola szli, to kosą chłop w łeb dostał. Za co? Za nic. A po co mu świnie zabrali? No bo zabrali mu żołnierze, bo ci, którzy na ten grób do Konstantynopola szli, bo byli głodni. Musieli prosiaka, pozabierali prosiaka. Oh.
dodatki. I jesteśmy w Polsce i po to się kłócą, po to się biją, po to zamordyzm jest, po to. Po to. Czuwam. Jedźcie kotlety, jedźcie kartofle. Polska jest chłodna, błogorodna. Jedźcie. Panienko. Proszę Państwa, codzienne msze, codzienne. Szatan zaatakował, proszę Państwa, ziemię. Szatan cały czas jest Bogiem. Co tu nowego ten ksiądz powiedział? Czyżby ripostę, o której też Macierewicz mówił, że my do nich mówimy, to oni do nas to samo mówią, że my mówimy, że jest zagrożenie ze strony Rosji, a oni to samo mówią. Uważajcie, bo jest zagrożenie ze strony Rosji. To właśnie po to ta przyjaźń z Ameryką i układy wszelkie z Ameryką. No. Z różnych stron Polski, świata stajemy przy Tobie, Matko naszej miłości. Stajemy pełni wdzięczności, że jesteś nam Matką, że Tobie możemy powierzyć nasze troski, nadzieje. My Tobie przybywamy w dziewiątej możemy powierzyć. Także proszę pisać na adresy e-mailowe do nas, proszę Państwa. artelhof@gazeta.pl. Gościnny adres e-mailowy, proszę bardzo. Nasz rodzinny to jest elahof1234@gazeta.pl. Adres e-mailowy też gościnny elhofart2000@gmail.com. No i gościnny adres mimelis.co.unelytydy@wp.pl. mimelis.co.unelytydy@wp.pl. Że Mareczek aż mówił, czemu to takie jest? Czemu to jest takie, takie skomplikowane? No pani nasza kochana tak zrobiła. Zamysł ten, jako ideę przygotowania duchowego polskiego kościoła do jubileuszu tysiąclecia chrztu Polski, ksiądz Prymas przedstawił po zwolnieniu z ośrodka internowania w październiku w 1956 roku. W 1957 roku z inicjatywy księdza Prymasa została wykonana kopia obrazu Jasnogórskiego. Namalował go docent Leonard Torwin z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ostateczna decyzja w sprawie nawiedzenia chyba, wszystkich polskich parafii i diecezji zapadła 11 kwietnia 1957 roku na 45. zebraniu Konferencji Episkopatu Polski. W maju w 1957 roku kopię ten ksiądz prymas zawiózł do Rzymu, gdzie w dniu 14 maja papież Pius XII dokonał jej poświęcenia. I tak nastąpił pierwszy etap nawiedzenia obrazu. Święto Matki Bożej Częstochowskiej. I nawiedzenie obrazu. Maryjo Królowo Polski, kopia jasnogórskiej ikony rozpoczęła swoją pielgrzymkę po kraju od odwiedzin w archidiecezji warszawskiej. 4 września 1966 roku obraz został siłą odebrany przez władze komunistyczne. Jestem przy Tobie. Postanowiono kontynuować nawiedzenie, posługując się symbolami: pusta rama, ewangeliarz i świeca. Tak trwało to 6 lat. 12 października 1980 roku
zakończył się pierwszy etap nawiedzenia wszystkich parafii w Polsce. Drugi etap nawiedzenia rozpoczął się 4 maja 1985 roku od Drohiczyna. Obecnie nawiedza diecezję warszawsko-praską. Od Drohiczyna po Kolsko, od Drohiczyna po Kolsko. Od 1 września do 6 kwietnia 2019 roku ty, Matko Boża, nawiedzisz diecezję bydgoską. 151 parafii, seminarium i różne do tego spotkania. Proszę Państwa, Breżniew to jest taki Breżniew. Poprzez coroczną diecezjalną księgę. To wszystko przeze mnie, bo to ja to wymyśliłam w sumie. I cała Warszawa, bo ja Warszawą tak mówią, że steruję. Ja mówię, słuchajcie, no nie musieliście mówić na tego Krzyśka. Breżniew. Ale on jest taki jak Breżniew. I Marta Dobosz powiedziała, super, super. Idealnie, super w dziesiątkę. No i Marta Dobosz też pokaże. Ludu wiernego, dzieci, to jest ten Breżniew. Marta śpiewa Ave Maria zawsze, proszę Państwa. To jest ważne, że Marta śpiewa Ave Maria. Lasota reklamuje kościoły na Wilnie, proszę Państwa. A Marta Woros uciekła do Londynu, bo po co jej ta kościelna, proszę Państwa, Polska. No i Marta Woros była z Martą Dobosz i ze mną razem byłyśmy na scenie, proszę Państwa. Matko, zejdź do nas. Śpiewałyśmy u artystów. No. Matko, przyjdź do nas. Że Marta Woros, Dobosz. W modlitwie apelu jasnogórskiego. Dziękujemy słudze Bożemu, księdzu Stefanowi, kardynałowi Wyszyńskiemu za pobłogosławienie tej prośbie. Także zawsze były w Warszawie dwie Martusie. Marta Dobosz, Marta Boros. Ja już tak specjalnie mówię celowo Marta Dobosz na pierwszym miejscu, no bo Marta Boros się do nas tak przykleiła, ale Matko nasza i ona niby też zawsze z nami była, jako artystka undergroundowa i ona też Matkę Boską potrafiła. Fizycznie i duchowo Ojca Świętego Franciszka, arcybiskupa Częstochowskiego Wacława Depo, coś się pali, muszę uważać, bo to wiecie Państwo. Łączącego się z nami duchowo, kleryków seminariów duchownych, modląc się o nowe powołania. Modlimy się za chorych, prosząc o zdrowie dla nich, a szczególnie powierzamy chorego księdza Andrzeja, powierzamy Arkadiusza, który uległ dzisiaj wypadku samochodowym, powierzamy chorego Andrzeja, powierzamy także zmarłych. Prosimy o wieczne zbawienie, szczególnie aha, bo to dla kapłanów tak, z naszej diecezji, którzy w tym roku odeszli do pana księdza Romana Jankę i księdza kanonika Jana Graczyka. Powierzamy ojców i braci Paulina, stróżów tego miejsca, dziękując im za gotowość służby i gościnność dla wszystkich pielgrzymów. W tygodniu misyjnym polecamy szczególnie misjonarzy i misjonarki. Powierzamy misjonarzy diecezji bydgoskiej, księdza Jakuba Szałka posługującego w czadzie, także Zarasza, proszę Państwa, religii bardzo dużo jest. Religie są rozbudowane w międzyczasie. Przed upadkiem Babilonu Wielkiego, ten Babilon Wielki się tak podzieli, pokłóci. A to, że to religia najlepsza. A to wiecie Państwo, jak ktoś takiego jak ten Breżniew u zakonnicy na Kawęczyńskiej 4 wydaje zupę, i potem uchliwa się 24 lampki, proszę Państwa, wina. Potem się bije, potem w rowie leży, że na Kolską, Breżniew. No to skoro on tak reprezentuje Kościół katolicki, no to Kościół katolicki ma prawo się nie przyznać do tego Breżniewa. Nie wiem, czy ta zakonnica już go 10 razy wyrzucała na Kawęczyńskiej 4, tam gdzie na zupę może przyjść każdy z bloku. Warszawa jest biedna i ludzie przychodzą na zupę z bloku do zakonnicy. No i tam Państwo zobaczycie Breżniewa.
Breżniew. No i ten Breżniew, tylko ja nie wiem, on czasem może zupę już nie wlewać, bo jemu nie dają za bardzo pracować. Dlaczego? Dlatego, że on pijany przychodzi do roboty. Pijany przychodzi do roboty. Także różnie to. Potem się modli razem u tej świętej Anny, idzie, siada, jak jest ciepło, bo to wiecie Państwo, w niedzielę to jest msza od której? Od 9 w nocy do 10, no to bezdomni mogą posiedzieć, nagrzać się w kościele. Bo ci bezdomni mogą nagrzać się, posiedzieć w kościele. Bo ci bezdomni mogą się nagrzać i posiedzieć w kościele katolicki. To było u świętej Anny. To było u świętej Anny. Także uczymy też, proszę Państwa, pięknej polskiej mowy, pięknej dykcji, żeby nie łamać języka polskiego i w tych takich miejscach charakterystycznych, szczególnie, żeby ludzie mówili przynajmniej poprawnie w miarę po polsku, w miarę poprawnie. Matematyka, polityka, fizyka, a nie matematyka, polityka, fizyka, bo to powtarzają wtedy, proszę Państwa, źle. Ja się aż dziwię, że jak tak można powtarzać miliony razy i z błędem. Albo, proszę Państwa, jak tak można powtarzać miliony razy, bramo z kości słoniowej, módl się za nami, i że człowiek do cholery nie zastanowi się, że ta brama z kości słoniowej to jest rzecz nieożywiona, martwa rzecz. Jakże ona będzie się modliła? Ja rozumiem, że martwą naturę malujemy. Ale brama z kości słoniowej i że ta brama z kości słoniowej będzie się za ciebie modliła, to ja bym chyba, żebym głupia była, to wtedy ja bym się tak, mogłam się tak modlić, ale mnie źle nauczyli, prawda? No i dlatego też, proszę Państwa, do Świadków Jehowy nie przychodzą malutkie dzieci. Dzieci rosną, potem świadomie przyjmują prawdę albo nie, bo my idziemy z prawdą. My idziemy zawsze z czymś dobrym. No teraz czasy się zmieniły i to tych Świadków Jehowy już teraz nie ma, bo są w Anglo-Ameryce, Białystok. A tutaj Warszawa jest taka, jaka jest, cały dzień będzie się modliwa, teraz pozamykają supermarkety, pozamykają sklepy. No to mówią młode dziewczyny na Facebooku, że młodzi ludzie będą bardzo niezadowoleni, a nie wiem, co to będzie 11 listopada się działo, bo do kościoła chodzi coraz mniej i teraz sytuacja się może odmienić, prawda? I może to się odmieni. Świętemu.
tym też nie odejdą dwie odpowiedzi. Mój marzec Nasza nasza artystka z Teatru Studio, nasza Marta Dobosz, proszę Państwa, śpiewa taką piosenkę. Dzieci, śmieci, la 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 la. Dzieci, śmieci, la 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 la. Dzieci, śmieci. Kula śniegu leci, dzieci i śmieci, kula śniegu leci. Misja nasz z charakterem, tak nie potem. Miesiące marki, temata jej tak naleczy. Misja nasz z charakterem, tak nie potem. Miesiące marki, temata jej tak naleczy. Myślę, że już wiele razy rozmawialiśmy na temat więzi rodzinnych, jakże one są ważne, jak powinniśmy modlić się za nasze rodziny, jak powinniśmy też w tych rodzinach modlić o Panu Bogu, aby jak najpiękniej i najpełniej żyć. Do tego właśnie zachęca nas Ale Duch Święty z kolei jest rzeczą nieożywioną, bo to czynna moc Boża. No to więc jakże ten Duch będzie się mógł modlić? W którym to roku będziemy mówili o czasie misji. Będziemy mówić o czasie nauki, modlitwy, talentów, o czasie dla innych, o czasie na nawrócenie i poprawę, o czasie eucharystii, rodziny. Wykorzystajmy ten czas dla Pana Boga i dla drugiego człowieka. Audycję zrealizowała na zlecenie papieskiego dzieła misyjnego dzieci siostra Iwona Glista, franciszkanka misjonarka Maryi. Wszystkich dzieci zapraszam na kolejne nasze spotkanie już za dwa tygodnie. Pięknie śpiewa, ale to nie wiem, może to nie jest jakieś prywatne, no rozumiem. Bo ludzie pilnują swojego i nie patrzą się na Chrystusowe, rozumiesz? No. Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę apelową. Jezus, nie trzymajcie, powiedział tam, nie trzymajcie. Zachęcamy do pozostania razem z nami. Już dla kogo ta lekcja? No już nie będę mówiła o tym razem. Dla kogo ta lekcja? Ja chciałam powiedzieć, że ona lekcja. Nie trzymajcie w trzosach. Nie trzymajcie tego. Akredytacja zagrożona. Polskim uczelniom medycznym grozi utrata amerykańskiej akredytacji. Szczegóły w naszym dzienniku. Kłamstwa i uszczęki. Zdecydowana reakcja Instytutu Pamięci Narodowej do ostatniej wypowiedzi byłego prezydenta Ukrainy. Tylio. Armię Krajową z Ukraińską Powstańczą Armią. Zatrute podręczniki. Pomysły uczniów wciąż sączone są treści nawiązujące do pogańskiego Halloween. Rodziców bulwersują... No widzisz Halloween, dlatego też Sława powiedział, żeby nie. Sława powiedział, żeby nie. Kościół katolicki w Egipcie przetrwa w obliczu islamskiej agresji. W naszym dzienniku przejmujący rewolucję... Sława powiedział prawdę swą. Sława powiedział. Pani Maria Dziembała, Pan Augustyn Swoboda, Pani Anna Maciosa. Także już proszę Państwa będzie święto zmarłych. I tak do przodu. I tak leci to.
I proszę Państwa, najciekawsza zima. Którzy wspierają te dzieła i zachęcamy każdego, kto słucha Radia Maria, do tego, by włączył... Każdy, kto nas słucha, Lilio... W Toruniu 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Powtarzam numer 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Numer konta Radia Maryja, PKO BP SA, drugi oddział Toruń. Do domu. Numer 69 10 20 50 11 00 00 96-02-00-12-91-30. Powtarzam. PKO BP SA, drugi oddział Toruń, 69-10-20-50-11-00-00-96-02 00 12 91 30. Drodzy przyjaciele, kochana rodzina Radia Maryja, ciągle, także w naszej ojczyźnie, jest batalia o zachowanie dekalogu 10 przykazań. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Nie cudzołóż, nie zabijaj. Nie można doczekać się w naszym katolickim kraju obrony życia każdego człowieka. Ba, niejednokrotnie szybciej broni się życia psa czy kota niż człowieka. Stańmy wszyscy, jeżeli wierzymy w Pana Boga, w obronie życia nienarodzonych. Obecnie są zbierane i zbierajmy podpisy przeciw tak zwanej aborcji eugenicznej. Mocna prawda, ale to prawda, że Hitler stosował eugenikę, by mieć swą tak zwaną czystą rasę. Zauważmy, że każdemu, kto broni życia człowieka bezbronnego, a więc i nienarodzonego, każdemu, kto kocha dzieci, temu Pan Bóg błogosławi. Dziś sankcjonują prawo wbrew naturze i prawu Bożemu do zabijania nienarodzonych, a jutro będzie eutanazja. Czy ci, którzy walczą